Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejnym hodowcą, który nam przekazał na rzecz budowy Muzeum Gołębi Pocztowych i Sportu Gołębiarskiego gołębia jest znany nam dobrze kolega Robert Grochowski z Urbanowic i trzyma gołębia tutaj pochodzącego ze swojej hodowli. To jest gołąb z 2020 roku, jak widzę po obrączce, a z jakich gołębi się wywodzi, to już powie nam sam Robert. Proszę bardzo. Witam bardzo serdecznie. To jest rodowód tego ptaka. Witam bardzo serdecznie, ponieważ spodobał mi się bardzo pomysł zrobienia Muzeum Sportu Gołębiarskiego, uwiecznienia tego wszystkiego. Postanowiłem podarować na aukcję bardzo fajnego gołębia. Jest to inbred 1263. 1263 to syn Karla, złotego olimpijczyka z Ostendy w kategorii D. Jest to jeden, myślę, że jest to jeden z najlepszych gołębi rozpłodowych, jakiego kiedykolwiek tutaj w swojej hodowli miałem. Ten Carlito, mówimy o tym, 1263 właśnie. Dokładnie, no. Tak. Jest, tak jak powiedziałem, jest to jeden z najlepszych gołębi, jakiego kiedykolwiek tutaj miałem. Pokażę jeszcze podobie. Może rodowód kolegom, tak? Po tym gołębiu zostało wyhodowane co najmniej kilka gołębi, najlepszych gołębi na skalę okręgów. Po tym gołębiu wygrał gołąb też wspólny gołębnik Szprotawę, tam z dość dużym wyprzedzeniem, chyba 13 czy 15 minut miał wyprzedzenia. Także tak jak powiedziałem, jest to taki jeden z lepszych gołębi, które kiedykolwiek tutaj były. I to jest gołąb wyhodowany z następującego połączenia. Syn tego 1263 razy córka, z tym, że są to gołębie po innych matkach. Czyli pół brat razy pół siostra. Tu widzimy 543 i 1255. Syn 1263 razy córka. A teraz jeszcze o płci powiedzmy, Robert. Jest to samiec. Samiec? Myślę na 99%. I numer ma 30-36, tak? Na 90% jest to samiec. Jest to gołąbek PL0464, rok 2020, 30-36. My koledze bardzo dziękujemy. Tutaj się odwdzięczymy mu na pewno produktami naszego tutaj tego koła gospodyń wiejskich, które jest organizatorem tego muzeum. No mówię, to jest forma prawna, która nam bardzo tutaj ułatwia te sprawy. Także bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia.